Cześć, to Radikal Polak, a to są radykalne newsy. W tym odcinku rzucimy okiem na nowy amerykański niszyciel premium KID. Obok japońskiej, jedna z najdłużej obecnych w grze łązek amerykańskich niszycieli charakteryzuje brak ogólnie dostępnych okrętów premium. Na chwilę obecną drugopoziomowy Smith oraz siódmopoziomowy Sims to jedyne jednostki spoza standardowego drzewka rozwoju, na które można by trenować kapitanów niszczycieli New West Navy. Można by, gdyby którykolwiek z tych okrętów był dostępny do zakupu. Pierwszy z nich sporadycznie pojawia się, że w wszelkiej maści w Drugi, będący jednym z trzech premium dostępnych na etapie zamkniętej bety World of Warships, należy do najrzadziej spotykanych okrętów w grze. Niemniej jednak, Wargaming postanowiło w końcu udostępnić do testowania ósmopoziomowy niszczyciel Premium Marynarki USA i istnieje szansa, że będzie można się w niego zaopatrzyć, choć nie mam w tym względzie żadnych oficjalnych informacji. Kid jest nadal na etapie testów, więc całość lub część jego parametrów może ulec zmianie. Ale od początku przyjrzymy się współczynnikom Kida na tle standardowego amerykańskiego niszczyciela na tym poziomie, Bensona w konfiguracji z kadłubem B, po czym pokusimy się o krótkie podsumowanie. Wytrzymałość. Nowy nabytek US Navy dysponuje 16700 punktami wytrzymałości, czyli 1300 więcej od niszczyciela standardowego. Przy niezmienionych wartościach opancerzenia i jedynie nieznacznie powiększonej maszynowni na kidzie, oznacza to, iż ósmopoziomowy okręt premium będzie bezsprzecznie w tym względzie lepszy. Uzbrojenie główne składające się z 5 armat 127 mm jest tożsame w prawie każdym calu z tym na Bensonie. Jedynym, jedyna dość niewielka różnica to 500 metrów zasięgu armat więcej na Kidzie. Prawdę powiedziawszy nie będzie to robiło większej różnicy, tym bardziej, że wszystkim dość dobrze znana, bardzo wysoka trajektoria lotu pocisków armat 127mm na amerykańskich niszczycielach jest równie obe również obecna na nowym okręcie premium. W sumie więc na polu konfiguracji i skuteczności artylerii głównej klon Bensona. Uzbrojenie torpedowe. I tu zaczyna być nieco ciekawie. Z pozoru klon Bensona, w przeciwieństwie jednak do standardowego niszczciela US Navy uzbrojonego w dwie wyrzutnie torped, okręt premium będzie miał tylko jedną. Pięć torped, jakie będą wystrzeliwane w jednej salwie, mają jednak kompletnie niezmienione parametry: przyzwoity 9,2 km zasięg, dobre obrażenie jednostkowe i dość nieprzytłaczająca 55 złowa prędkość. Pozbawienie Kida jednej z wyrzutni torped miało jednak dość konkretny cel zwiększenie siły ognia artylerii przeciwlotniczej. Obok standardowych, uniwersalnych armat arterii głównej bardzo rozbudowano ochronę przeciwlotniczą średniego i bliskiego zasięgu, co pozwoliło na stworzenie całkiem dobrego jak na niszczyciela, parasola ochronnego przed zagrożeniami z powietrza. Dysponując nawet 152 punktami obrażeń na sekundę na najbliższym 2-kilometrowym zasięgu, pozwala Tokidowi na dość skuteczne osłabianie eskadrologii samolotów, a obecność standardowego dla US Navy wzmocnienia artylerii wyświetlniczej na niszycielach pozwala na aktywne wspieranie sprzężonych okrętów nawet na 7,2-kilometrowym zasięgu. Niby Benson, ale niszycielowi standardowemu wyraźnie będzie brakowało sił ognia. Obok japońskiego Akizuki, Kid będzie jednym z najskuteczniejszych ósmopoziomowych niszczycieli przeciwlotniczych w grze. Na polu zwrotności prędkości oba niszczyciele USNIT dysponują przyzwoitymi 38 węzłami prędkości maksymalnej. W pozostałym względzie, pomimo pewnych drobnych różnic w wielkości promienia skrętu oraz tempa wychylenia steru, właściwie nie ma jakichś większych m... różnic w tym, jak oba okręty będą się prowadziły. Dysponując zbliżonymi rozmiarami, zarówno Kid, jak i Benson będą. Wykrywane z powierzchni wody z dystansów poniżej 7,4 km. Obecność malowania na premium niszycielu pozwoli zmniejszyć zasięg w do 7,2 km. Z powietrza zasięg wykrycia Kida będzie jednak nieznacznie gorszy oko od około 500 metrów. Możliwe, że jest to efekt balansujący całkiem już solidnego uzbrojenia przeciwlotniczego. Kolejną cechą łączącą oba ósmopoziomowe poziomowe Chili i US Navy będzie identyczna konfiguracja sprzętu eksploatacyjnego. Warto zwrócić uwagę na obecność ulepszonej w stosunku do pozostałych nacji wytwornicy dymu oraz będącej poniekąd wyróżnikiem. Jeśli chodzi o niszycieli USA, możliwości zamontowania wzmocnienia ochrony przeciwlotniczej. W sumie więc, mamy do czynienia z dość zbliżonymi jednostkami. Na polu mobilności, uzbrojenia trzlerskiego czy też parametrów kamuflażu nie ma praktycznie żadnych istotniejszych różnic, lub mają one marginalny charakter. Istotną cechą nowego ósmopoziomowego amerykańskiego niszyciela Premium jest jednak jedynie jedna wyrzutnia torped, co w znacznym stopniu ogranicza, w stosunku do standardowego niszczyciela US Navy, siłę wrażenia tego aspektu uzbrojenia. Rekompensatą związaną z utratą 50% siły ognia będzie drastyczne wzmocnienie ochrony przeciwlotniczej Kida, za sprawą którego ten element uzbrojenia będzie nad wyraz mocnym akcentem na nowym nabytku floty wojennej Stanów Zjednoczonych. Sam okręt może być o tyle interesujący, iż standardowy Benson nadal należy do jednej z najwszechstronniejszych niszczycieli na swoim poziomie, tym samym dla Kida z pewnością znajdzie się miejsce. Dodatkową zaletą oraz czynnikiem przemawiającym za potencjalną atrakcyjnością testowanego okrętu będą dość wyraźne niedobory w katalogu dostępnych amerykańskich niszczycieli premium. Póki co, kit nadal pozostaje w fazie testów i choć moim zdaniem sprawia wrażenie zbalansowanego i gotowego do wprowadzenia, to decyzja nie należy z pewnością do mnie. Pożyjemy, zobaczymy. Na chwilę obecną dzięki za uwagę i zapraszam do polubienia wideo oraz podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzu. Dzięki za uwagę, czytał Radikal Polak.